Nowonarodzony Pan Jezus przynosi nam miłość i pokój, podkreślają księża biskupi i arcybiskupi. Zachęcają też, abyśmy święta Bożego Narodzenia przeżywali w duchu wdzięczności za dar przychodzącego Chrystusa. Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Ze żłóbka nowonarodzonego Dzieciątka Jezus płynie pokój, mówił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. To są święta również pojednania. Kto łamie się opłatkiem, chlebem, nie będzie rzucał na drugiego człowieka kamieniem. Życzę, aby nastał pokój, który przynosi Jezus nowonarodzony. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, życzył, by pochylenie się nad żłóbkiem Zbawiciela sprawiło, iż poczujemy się jedną wielką Bożą rodziną. Z tego poczucia bycia rodziną Pana Jezusa wypłynie jednoznaczna, nieugięta postawa, by stawać się świadkiem każdego poczętego, rodzącego się życia. By to życie bronić, by pokazywać, że jedynie Bóg jest dawcą życia i do Niego należy chwila, kiedy może nas stąd z ziemi odwołać do siebie. Ksiądz biskup Jerzy Mazur, ordynariusz diecezji jałckiej, przypomniał, że Pan Jezus przyszedł na świat dla naszego zbawienia. Dlatego święta Bożego Narodzenia to święta miłości. Bo Bóg z miłości do nas posłał swojego Syna, aby nas zbawił. I uczy nas tej miłości, abyśmy i my nawzajem się miłowali, tak jak On nas umiłował. Dlatego braterską życzliwość powinniśmy nieść naszym bliźnim, mówił ksiądz biskup Adrian Galbas, biskup pomocniczy diecezji ełckiej. Nikogo nie przekreślajmy, ani wśród swoich znajomych, swoich krewnych, ani w Kościele, ani w naszej Ojczyźnie. Próbujmy budować wspólnotę ponad podziałami i jedność ponad różnicami. Ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita białostocki, zwrócił uwagę, że Jezus przychodzi do nas po to, by uczyć nas, jak żyć z drugim człowiekiem. Potem jeśli Jezus przychodzi do nas, to po to, żeby nam przynieść miłość, objawić miłość Bożą. A więc miłość, którą napełniamy nasze serca i jest to największy dar nie tylko dla nas, dla drugiego człowieka. Dlatego ta miłość nas otwiera na drugiego człowieka, ta miłość nas popycha ku drugiemu człowiekowi. Ksiądz biskup Henryk Ciereszko, biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej, mówił, że Jezus narodził się po to, byśmy potrafili okazywać miłosierdzie każdemu człowiekowi. Pięknie to święty Jan Paweł II pokazał, że miłosierdzie to jest to odbudowywanie dobra, podnoszenie, odbudowywanie godności, jakby takie zwrócenie się do drugiego człowieka, że on odnajduje swoją wartość, swoją godność. Jak podkreślał ksiądz biskup Ignacy Dec, święta Bożego Narodzenia to także czas wielkiego dziękowania. Za Jego dzieło, które dokonał na ziemi, bo po to właśnie przyszedł, by nas odkupić, a więc także za dzieło odkupienia, za Ewangelię, którą nam ogłosił, i za to, że pozostał z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pozostał z nami w Kościele, w Eucharystii. I choć tegoroczne święta Bożego Narodzenia ze względu na pandemię są nieco inne, to nie może nam umknąć w nich to, że przynoszą one wesołą nowinę – narodzenie Pana Jezusa.